Wstrząsająca wizja przepowiednia jasnowicza Jackowskiego dotycząca Klausa Szwaba, a więc tego pana, który często pojawia się w mediach. No właśnie, co na temat Klausa Szwaba? No nawet nie sądzi, ale co widział w swojej wizji przepowiednia Jasnowic Jackowski? Dzisiaj o tym wszystkim w dalszej części tego filmu wstrząsająca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji e, przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotycząca Klausa Schwaba. E, tak się po prostu ten pan nazywa. Jest to niemiecki inżynier i ekonomista. Założyciel Światowego Forum Ekonomiczne, w której pełni funkcję prezesa zarządu, tak. Tym jest właśnie, tym się zajmuje po prostu ten pan. Natomiast, no, ta osoba tak naprawdę budzi wiele kontrowersji. Niektórzy uważają, że po prostu tak, że na Światowym Forum Ekonomicznym zapadają. Kluczowe decyzje dotyczące świata, że tam mogą, z tym związane są różnego rodzaju teorie spiskowe, że po prostu politycy świata ekonomii, finansjery spotyka się, kreśli pan najbliższe miesiące. No, różne są praktycznie tutaj, spotykają się tam przywódcy, ekonomiści, biznesmeni z całego świata. Natomiast tutaj Jasnajdziecki właśnie e, wykonywał wizję przepowiednie na temat Klausa Schwaba. Powiedział w ten sposób, że Klaus Schwab ma należeć do klubu Benetta, tak to nazwał Jasnowidz Jackowski, chociaż e, powiedział, że nie wie, co to tak naprawdę za klub, tak mu się to skojarzyło podczas wizji przepowiedni. Ja tylko przypomnę, że to jest wizja przepowiedni Jasnowidza, to nie musi być po prostu zgodne z prawdą, tak? trzeba też o tym pamiętać, ale Jasnowidz powiedział w ten sposób, że ten pan, a więc Klaus Schwab należy właśnie do klubu Benetta. Ja zaraz wytłumaczę, bo to też jest ciekawa sprawa, m, m, tak, orientacyjnie, czym może być ten klub Benetta, natomiast e, tutaj Jas Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że Klaus Schwab Należy do grupy 15 osób. Klub ten stanowi grupa 15 osób, że nie jest to tak naprawdę grupa, praktycznie przypadkowa, że Klaus Schwab do tej grupy nie należy, a jest tylko pośrednikiem, ma kontakt praktycznie z tą grupą, żaden z tych przedstawicieli tej grupy 15 osób nie pojawia się na szczycie forum ekonomicznym w Davos. Następnie tutaj Janic Jackowski mówi w ten sposób, że Janic mówi w ten sposób, że ma wrażenie, że u ludzi może nastąpić przebudzenie, że idzie coś e, praktycznie, e, coś, co może się zmienić tak, społecznie, e, że e, nastąpi przedwczesne przebudzenie. E, tutaj jasnowiec mówił o. Tym, co myśli Klaus Schwab na temat społeczeństwa, tak, jakby wchodził w umysł myślenie Klausa Schwaba. Oczywiście jasnowidz to mówi z punktu widzenia jasnowidza, tak, być może to być po prostu kompletna nieprawda, tak, no to też nie można powiedzieć w ten sposób, no bo my też możemy każdemu coś po prostu wmówić, tak, że ja myślę, że ty na przykład tam jesteś źle nastawiony do, do tych i tych praktycznie ludzi, tak. Więc to jest wizja przepowiednia jasnowidza, że Klaus Schwab ma mieć wrażenie, że u ludzi może nastąpić przebudzenie, Przedwczesne praktycznie przebudzenie, że mm, praktycznie tutaj Klaus Schwab myśli o jedzeniu, ale na świecie. Nie o jedzeniu, że chce coś zjeść, czy jest po prostu yy, łasuchem, tylko o jedzeniu na świecie, czyli być może po prostu będą braki, problemy jeśli chodzi o jedzenie. Yy, że Klaus Schwab właśnie myśli o produktach żywnościowych. Tak, że ta grupa Benetta to jest grupa, która składa się z 15 osób. Jest to szczyt władzy na świecie, szczyt szczytów. Grupa 15-osobowa nie jest przypadkowa według Jasnowidza Jackowskiego, ponieważ jest to liczba nieparzysta, gdzie po prostu łatwiej mogą zapaść decyzje. Jak jedna osoba wypadnie, to kolejna osoba wchodzi do tej grupy 15 osób. Tutaj Jasnowidz Jackowski nie powiedział, kto tak naprawdę składa się z tej grupy 15 osób: czy to są ekonomiści, politycy i tak dalej. Natomiast to właśnie tutaj mówił Jasnowic Jackowski, czyli no, Klaus Schwab może myśleć na temat tego, że w przyszłości, czy już za chwilę, mogą być problemy żywnościowe na świecie. Tutaj Jasnowic mówi w ten sposób, że skojarzyło mu się podczas wizji dotyczącej Klausa Schwaba. Płaski pierścień węża. Oczywiście to może być znaczenie, znaczenie mistyczne, metaforyczne: że mm, każda władza, każda demokracja powinna mieć odgórny dozór. Takie ma mieć myślenie tutaj Klaus Schwab. No i pojedyncze indywidualne państwa stanowią niebezpieczeństwo dla świata, ale nie takie niebezpieczeństwo w sensie takim, że one mogą nagle po prostu rozpocząć podbój świata, tylko niebezpieczeństwo w kontekście takim, że te państwa mogą tak na, znaczy myślą po prostu tak jakby samodzielnie, a mają myśleć zgodnie z tym, co jest im narzucane i ma być na im narzucane, tak? Czyli tak, my, ja już to mówię jakieś na moim kanale, my przyjmujemy pewne kanony piękności, tak? Czyli na przykład, kobiety Kobieta czy mężczyzna musi wyglądać tak i tak, pewne kanony. Czy na przykład robimy kwestię taką, że obiektem pożądania dla nas jest na przykład, nie wiem, jakiś sportowy samochód, tak? Przyjmujemy. A dlaczego na przykład samochód, który kosztuje 5000 zł, nie jest takim obiektem pożądania jak, nie wiem, jakiś sportowy, jakiś Ferrari czy coś takiego? Bo to jest kreowane po prostu przez wzorce, jeśli chodzi o otoczenie, media i tak dalej, tak? No przecież mówię to zawsze w ten sposób, jak był człowiek prehistoryczny, czy on w ogóle myślał na temat samochodu? No, nie. Po pierwsze, po, po, druga, po, dru, po drugie po prostu te, to zostało jakby nam niejako wpojone przez lata, przez po prostu życie, funkcjonowanie. No i tutaj jest no coś mówi w ten sposób, że tutaj pojedyncze państwa, to nie znaczy, że należy zgładzić pojedyncze państwa, one mogą istnieć, ale muszą mieć dozór. I tutaj Klaus Schwab ma mieć obawę, że ludzie się przebudzą, że dojdzie tak naprawdę do, do tego, że przebudzenia ludzi, no nie w sensie dosłownym, że się obudzą, tak, no bo wiadomo, dzień się kończy, zaczyna się noc, idzie ludzie spać, natomiast przebudzenie w sensie myślenia społecznego. Tak to właśnie tutaj nazywa Jasnowic Jackowski i mówi na temat właśnie tego, że po prostu myśli o jedzeniu, o produktach żywnościowych, czyli mogą nastąpić bra problemy, braki jeśli chodzi o żywność, wysokie ceny w związku z tym, brakiem tej żywności. Widzieliśmy, co się ostatnio działo, jeśli chodzi o port, tak na Ukrainie. Potężny problem dotyczący zboża, bo przecież ma tam miejsce wojna Rosja kontra Ukraina, zagrożone dostawy zbóż na cały Świat na Afrykę, co po prostu wywoła gigantyczny głód i tak dalej. No więc tak tutaj właśnie ma myśleć Klaus Schwab. Czyli Klaus Schwab sam nie ma należeć do tej grupy 15 osób, ale ma tak naprawdę być pośrednikiem, który łączy tą grupę z tymi 15 osobami. Klub Beneta tego jasnowi Zieckowski nie wyjaśnił o co tak naprawdę chodzi, ciężko tutaj powiedzieć. Natomiast no pojawiają się takie domysły, no to one też po prostu jakby nie mają żadnego potwierdzenia. Tak, no bo przecież nie ma nigdzie takich oficjalnych informacji dotyczących tego, co to jest po prostu ten klub Benetta. Natomiast gdybyśmy wpisali właśnie Benetta, jeśli chodzi o wyszukiwarkę Google, no to jest po prostu wyspa Benetta, tak, czyli największa wyspa na archipelagu wyspy Delonga na Morzu Wschodnio-Syberyjskim. Może tam właśnie się spotyka, spotyka właśnie ten klub Benetta, ale też mamy tutaj polityka Naftali Bennett. Jest to izraelski polityk i przedsiębiorca. Od 2013 roku poseł do Knesetu i minister w kilku resortach. Do 2018 roku przewodniczący ugrupowania Żydowski Dom, a także 2021-2022 premier Izraela. No, ja niczego nie sugeruję, nic nie mówię. Natomiast tutaj mówię to, co się pojawiło w momencie, kiedy wpiszemy w Google Benetta. Nie wiem, czy klub Benetta stanowią ludzie wokół otoczenia Naftali, naftala Benetty, tak, a więc izraelskiego polityka, ciężko jest mi powiedzieć. Czy może to tylko taka nazwa po prostu robocza, a być może ta nazwa Benetta wynika właśnie z położenia. Bo ta wyspa Benetta jest to największa wyspa właśnie w archipelagu, ona znajduje się tutaj. Tutaj administracyjnie przynależy do rosyjskiej Jakucji, być może tam dochodzi do spotkania, i dlatego ta grupa została nazwana klubem Benetta, w związku z tym, że tam dochodzi do spotkania, tak, a nie dlatego, że po prostu to nazwa od polityka. Bo też byłoby dziwne, tak, no jaki ten polityk musiałby być silny na świecie, żeby od niego otworzyć praktycznie jakiś klub. tak, no Wyobraźmy sobie, zresztą to się raczej po prostu rzadko spotyka, raczej po prostu kluby jakieś powstają, tak? No mamy charakter wersalski na przykład tak czy raczej po prostu nazwy takie polityczne takie nazwy robocze powstają w związku z od miejsca powstania no właśnie ale czy ta po prostu Kluba Benetta rzeczywiście e, po prostu związana jest z e, tą wyspą, która znajduje się w Rosji. E, I jacy politycy stanowi, stanowiliby ten klub Benetta, to też jest ciekawa sprawa. Jestem ciekaw, na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.